Johansson grozi Rosji. Nie będziemy odwracać wzroku atak na Ukrainę. Johansson grozi Rosji. Nie będziemy odwracać wzroku. Wraz z naszymi sojusznikami ustalimy ogromny, dotkliwy pakiet sankcji i konsekwencji, które zamrożą rosyjską gospodarkę. W tym celu musimy również wspólnie „zastopować zależność od gazu rosyjskiego” – apelował Boris Johansson. Premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że ten okropny i barbarzyński akt Putina musi się okazać porażką gospodarczą, polityczną, społeczną i wojskową. Bez żadnej prowokacji i bez żadnych wartościowych wyjaśnień rakiety i bomby spadły na absolutnie niewinne państwo. Szeroko pojęta inwazja już się dzieje, zarówno z powietrza, z lądu, jak i z morza. I nie jest to jakiś daleki, nieznany nam kraj. Mamy w tym kraju przyjaciół, współpracowników. Ukraina to państwo, które od dekad cieszyło się wolnością, demokracją i prawem stanowienia o sobie. My i cały świat nie możemy pozwolić, by ta wolność została po prostu odebrana. Nie możemy i nie pozwolimy, nie będziemy odwracać wzroku, powiedział Boris Johnson. Wraz z naszymi sojusznikami ustalimy ogromny, dotkliwy pakiet sankcji i konsekwencji, które zamrożą rosyjską gospodarkę, podkreślił premier Wielkiej Brytanii. Jak dodał, konieczne będzie też zerwanie z zależnością od gazu z Rosji. Nasze przesłanie jest bardzo jasne: Ten okropny i barbarzyński akt Putina musi się okazać porażką gospodarczą, polityczną, społeczną i wojskową, zapowiedział. Wojna na Ukrainie. Johansson, modlimy się za was premier Wielkiej Brytanii i zwrócił się w swoim przemówieniu również do Rosjan oraz rodziców żołnierzy rosyjskich, którzy stracą życie. Nie wierzę, że to się dzieje w waszym imieniu i że wy naprawdę chcecie cieszyć się tym, co przyniesie chwałę w oczach reżimu Putina. My jesteśmy z Ukrainą. Jesteśmy w waszymi rodzinami. Jesteśmy po waszej stronie. Modlimy się za was, powiedział. Premier Wielkiej Brytanii dodał też, że wierzy w to, że po trudnych miesiącach na Ukrainie znowu rozbłyśnie światło. Nie wierzę, że rosyjski dyktator kiedykolwiek odbierze Ukraińcom poczucie wiary i wolności, podkreślił. Zapowiedział też, że Wielka Brytania wraz z sojusznikami zrobi wszystko, by chronić Ukrainę i wspomóc ją w walce o niepodległość i wolność. Będziemy trwać przy Ukrainie tak długo, aż będziemy mieć pewność, że niepodległość i wolność zostanie przywrócona. Ten akt brutalnej agresji nie jest jedynie atakiem na Ukrainę. To atak na demokrację, na wolność wschodniej Europy i całego świata. Ten kryzys jest kryzysem prawa ludzi niezależnych do wyboru własnej przyszłości. Tego prawa Wielka Brytania będzie zawsze bronić, podsumował Johansson.